Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w kolejnym odcinku Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tak jak mówiłem, tak też zrobiłem. Mamy dzisiaj drugi odcinek z tego co najlepsze, czyli z wydawania kamieni. Mamy tutaj event Rising Dragon Carnival, część druga. Przez ostatnie dni zbierałem kamienie. Jakimś cudem udało mi się uzbierać ich 100 znowu, także trochę było farmienia, jeszcze trochę misji mi zostało na Z-Hard, także udało się to zdobyć. Jest 100 kamieni na sumony, jeszcze zobaczmy co tu jest ciekawego. Oczywiście celujemy w tą kartę, jakże inaczej. Musi być Majin Vegeta. Tutaj mamy tego nowego Buu, który też dostał do Kana. Potem mamy świetnego tutaj God Blue Goku, który na Japońcu dostał do Kana. Także też jest mega super silną kartą teraz, a później będzie jeszcze lepszy. Mamy tutaj Vegetę, który też jest silny, ale troszeczkę gorszy od tego Goku. No i on nie dostał jeszcze do Kana na Japońcu, ale na pewno w przyszłości też zostanie. Tutaj mamy świetnego Beerusa, który na Japońcu, z tego co mi się wydaje, też ma do Kana, także świetna karta. Sam w sobie już jest bardzo silny. Mamy Super Whisa, który stunuje przeciwników zwykłymi atakami, co też jest bardzo przydatne przy robienie wszelkiego rodzaju bossów. Tutaj mamy kartę Super Saiyan 2 Gohan. Ogólnie dobra karta, ale nic takiego aż specjalnego nie ma, chyba że linki. Linki są fajne. Później mamy fajnego Gohana, który ostatnio mi dropnął. Spoko jest, szczególnie że Intelligence. Nie miałem Intelligence żadnej dobrej karty, także na pewno ona jest jak najbardziej ok. Później mamy Trunksa. W miarę ok, nic specjalnego według mnie. Vegeta podobnie jak Trunks. Tutaj mamy Gohana, który niedawno dostał do Kana na Globalu. Bardzo fajna karta, z pasywki daje bardzo dużo ki, z tego co pamiętam, spoko karta. Ten Trunks podobnie, też dostał do Kana, też jest bardzo spoko kartą. Także taki krótki opis tych tutaj kart, co warto złapać na pewno. Oczywiście celujemy tutaj w Majin Vegetę. Jako ciekawostkę powiem, że mam drugie konto, takie na które wchodzę raz na miesiąc powiedzmy, jak jest jakaś większa ilość kamieni, i tam miałem 15 kamieni, zrobiłem 3 sumony, wyleciał mi na początku, co mi wyleciało? Na początku mi poleciał jakiś SSR fajny, później dostałem przy drugiej szansie tego Bu, a przy trzeciej szansie był pęknięty ekran chyba i Super Saiyan 3. No i dostałem Majin Vegeta. Miałem 15 kamieni i 3 razy SSR na gównianym koncie. Wcześniej miałem to samo w banerze z Gogetą. Miałem też około 30 kamieni i to samo poleciał mi Gogeta. Także konto praktycznie nieużywane, a ma same świetne karty i ciągle coś dobrego wypada. A tutaj zużywam, cały czas gram na tym moim głównym koncie. Tysiące kurcze kamieni zużywam, a nigdy te główne postacie z banerów nie lecą. Także coś w tym jest według mnie, że słabsze konta mają jakiś większy, lepszy drop. No ale dobra, zobaczymy co teraz wyjdzie. Ostatnio robiłem 2 multi i 2 single z tego co pamiętam, a teraz chcę zrobić ze 100 kamieni same single, także zobaczymy jak to wyjdzie. Wiem, że na pewno będę musiał parę kart sprzedać w trakcie robienia tego, ponieważ mam jakieś 11-12 miejsc może wolnych na postacie. Okej, to nie przedłużając, zaczynajmy. Oczywiście jeszcze przed samym rozpoczęciem, jeżeli wam się podoba, zostawcie lajka i komentujcie, oraz jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie. Dobra, zaczynamy. Pierwszy single. A, jest SSJ. Jakby nie było, bym pomyślał, że pęknie ekran. Okej, SR, Master Roshi, Max Power. Będzie do super ataku, do ulepszenia na pewno. Jedziemy, drugi single. Ale kurczę, jestem ciekawy, czy mi poleci ten Majin Vegeta. No tyle zbierania tego. Mam nadzieję, bo na tym gównianym koncie mam go, a tutaj nie będę mieć znowu. Okej, nic nie ma, czyli jak niech nie pójdzie SSJ, to jest szansa na pęknięcie. A niestety poszedł, więc chyba nie ma szansy. Okej, zobaczmy. No, ciao, super, wow. Nic ciekawego. Mam nadzieję, że chociaż jakiś SSR będzie. Dobra, 90 kamieni zostało, także jedziemy. Jeszcze długa droga przed nami, spokojnie. Single jakoś tak fajniej się robi, bo więcej można klikać.
Okej, znowu jest szansa na pęknięty ekran. No i znowu pewnie nie pęknie, niestety. Ale w końcu się uda coś przy. Super Saiyan Goku White Hot Face Off. Także to też chyba albo sprzedam, albo do podniesienia super ataku. Także nie najgorzej. Każdy Goku w sumie, większość Goku są przydatni, bo można jakoś fajnie ich użyć do podniesienia super ataku. O, jest Herkules. Jak jest Herkules, zawsze ma jakieś fajne szczęście. Także zobaczymy, co będzie tym razem. Jest Rainbow i jest SSJ. Czyli pęknięcia nie będzie, ale SSR może być. No nie. Goten, który dostaje do Kana na Japońcu, dostał. Także spoko, karta można zatrzymać. Później będzie właśnie chyba Dokan i będzie fuzją, czyli Gotenem, czyli nie Gotenem, Goten jest teraz, no tą fuzją, jak się stała Strangsta, nie pamiętam, jak się teraz nazywa, zapomniałem, wypadło mi z tych emocji. Ok, następny Rainbow i jest SSJ. Ok, Vegeta, ale nieciekawy. Intelligence, parę razy już go sprzedawałem, niepotrzebne mi takie coś. 70 kamieni zostało, dobra. Czas na jakiś SSR. Trzy statki. Nic. O, może pęknąć ekran, także na 99% mamy SSR. Nie? Łe, ale lipa. Boże, czołcu, a miało być coś świetnego. O, czyli tak jak mówiłem, na tamtym koncie będę się logować na eventach, będę mieć wszystkie postacie z eventów, a tutaj będę zbierać miliony kamieni i nic nie będzie, i tak się skończy na pewno. Ok, Rainbow, SSJ, no. Jakby nie przeszedł w SSJ, to mogłaby być fajna jakaś szansa na coś lepszego. Nail. O Boże, jak ja nie lubię tej karty. Zaraz pewnie się miejsce skończy i będzie trzeba sprzedawać jakieś postacie. Dobra, 60 kamieni zostało. No, jeszcze nie mamy SSR, także już najwyższa pora. Znowu SSJ. Może tak trójka? O, jest SSJ 3, nice. Nowy buł, chociaż coś nowego, wow. Jest nowy buł, chociaż coś, także już wiem, co będę farmić w tym evencie. Także chociaż buł będzie. Jeszcze mamy szansę na Majin Vegeta, zobaczymy. Zobaczmy, co on tutaj ciekawego ma. Atak plus 25 dla wszystkich, extreme damage, także trochę słabo. Odnawia 25% życia, kiedy mamy HP poniżej 30 albo mniej procent. No na pewno podokanie jest lepszy, plus dobre ma linki zapewne do teamu Bu, także spoko karta, coś nowego chociaż. Prawie wszystkich Bu mam z tego, co pamiętam, także jest ok. Ale my chcemy Majin Vegeta, no nic więcej nas nie interesuje tak naprawdę. No chyba, że ten Super Saiyan Blue Goku też jest spoko. No bo ja czekam na pęknięcie, wtedy jest fajnie. Ok, Super Saiyan Gohan Teen. Z tego, z Dragon Ball Super. No, 55 kamieni, już 50, także jesteśmy na półmetku. I na razie jeden SSR, ok, mamy Herkulesa. Może trójeczka. No nie, a pęknięcie chociaż raz, please. Kibito Kai, znowu nic ciekawego. Fuck. Dobra, 45 kamieni left. O, teraz w ogóle nic nie było, to ja nie wiem, co to będzie. SSJ. Ale żaden statek ani nic nie poleciało. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chyba źle, bo mamy tylko SR. Kurczę, no przydałby się. O, widzicie, muszę sprzedawać. Dobra, Baba Shop. Coś na szybko sprzedamy.
A niech będzie ten kibito, ten czocu, Jezus Maria. Okej, niech będzie tak. No fuck. Skancelowałem przypadkiem, dobra. Lecimy, 45 kamieni. Także, no, jeden SSR jak na razie. Niby fajny, bo nowy był, ale no jednak chciałbym tego Wegetę, nie? Okej, mamy Rainbow. A, mamy SSJ. Może pęknięcie będzie, chociaż wątpię. Łe, znowu Master Roshi, fuck. Ale mnie to dziwi, kurczę, no na innym koncie 3 razy SSR pod rząd. 15 kamieni zużyte, tutaj już będzie 200 ponad po tym filmie. No i co, i nie ma Majin Vegety? SSJ. Zobaczmy. Może teraz coś ciekawego. Ja chcę buy guys w końcu, no. Nie ma, wow, 18 tylko. 35 kamieni. Teraz już 30. No, powoli się kończy. Kończy nasz czas, także proszę tutaj ładnie. Majin Vegeta, szybciutko. Okej, Raz, dwa. Dupa. Okej, Supreme Kai of Time. No nic ciekawego, pójdzie do baby zaraz na sprzedanie. 25 zostało, no mamy 5 prób bez tej, także sprężać się. Liczyłem o wiele na więcej tych SSR, szczerze mówiąc. Rainbow i SSJ, dobra. Dwójka. Aj. Łe, Paragas, Jezus, jak ja tego nienawidzę. Od razu na sprzedanie, pewnie teraz będę musiał sprzedać. Nie, jeszcze nie. Dobra. No. Majin Vegeta, ładnie, proszę. O, już SSJ. Zacięło się na Kamehame. Werbelek. Znowu ten Gohan, fuck. O, czuję, że to nie był dobry wybór. No ale co, tak naprawdę... Jak nie robić summonów na tym banerze, no to nie wiem na jakim, bo to są po prostu największe rejty, największa szansa jest na dropnięcie czegoś dobrego, także tak czy inaczej, lepiej tutaj wydać te kamienie niż na przykład na tym banerze z Gogetą wyżej, bo tam to już w ogóle szanse są nikłe. Okej, chciałbym, żeby chociaż raz ten ekran pęknął, to bym wiedział, że coś dobrego będzie. A, cel, druga forma, po co mi to? Nie rozumiem. Ja tutaj Vegetę potrzebuję, a nie. No dobra, dwa stateczki, co oznacza Majin Vegeta. Rainbow, oby się nie zamienił. No, jest SSJ, fuck. Dwa. What? Great Saiyaman, też zaraz na sprzedaż pewnie. Ostatnie dwie szanse, no trzymajcie kciuki. Bo kurczę, już nie będę, już nie uda mi się zebrać następnych kamieni. Już limit się wyczerpał niestety. Misji, eventów, wszystko mam zrobione. SSJ i Rainbow. No please, teraz. SSR, chociaż drugi. Na 100 kamieni jeden SSR to trochę mało. Nie, Trunks, po co mi to? Kicha. No, dobra, ekipo, ostatnia szansa. Ma, jednak jeszcze przerwa. Na sprzedaż coś, na pewno. Co to na sprzedaż można dać? To. Przynajmniej baba pointów pełno będę mieć. To powykupuję trochę medali. Okej. Ostatnia szansa, trzymajcie kciuki.
O, come on, come on, come on. Dużo stateczków. O, SSJ, no to nic z tego nie będzie raczej. Rainbow. Dwa. I dupa. Hoho! A ja już to miałem, ale kicha. Na ostatnim filmie. Niby SSR, czyli statystyki, udało się uratować w ostatnim sumonie. 100 kamieni, 2 SSR, ale to nie ciekawi mnie to zbytnio. Szkoda, że nie ma Jin Vegeta. No trudno, no. Może coś tam jeszcze wyskrobię, jakieś 10 kamieni, 5, ale wątpię. Także to już pewnie poza filmem. Okej, okay, no to co, tak jak widzicie, nie było niestety szczęścia, nie było Majin Vegety. Tak jak mówiłem, nowe konta mają jakieś o wiele większą szansę na te SSR-y. Z mojego doświadczenia już parę razy tak miałem, że nowe konto o wiele więcej dostaje. Co trzy lepszy drop dostaje. Także co, mamy stąd, mamy tego Buu na środku. No i tutaj tego Agility Goku, który był zdobyty też wcześniej. Także okej, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Na zachętę, na pocieszenie, mam nadzieję, że wbijecie dużo lajków. I tak, komentujcie oczywiście i subskrybujcie. Wbijajcie także na fanpage mój na Facebooku. Link macie oczywiście na ekranie lub pod filmem na dole. Także dzięki i do następnego. Na razie, cześć.